Kwadrans z historią wita Państwa Robert Dzięba. Sporo tematów przed nami w miesiącu grudnia, proszę Państwa, próbuję się odkopać. W moim gabinecie. Nie jest to takie łatwe, bo realizuję kilka projektów, ale może kilka słów o ciekawotkach. Wielkie podziękowania dla naszej Kobrzyskiej Biblioteki za ściągnięcie Księgi Zmarłych z Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja, Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, moja macierzysta jednostka i bardzo dobrze pamiętam stare czasy w Bibliotece Głównej przy ulicy Gagarina, ale to trochę daleko, dobrze, że można tego rodzaju publikacje sobie ściągnąć, przeczytać, zrobić notatki. No i oczywiście z tego gdzieś tam w przyszłości patrzę z jakimś wyprzedzeniem, że dla Państwa przygotować audycję. Było księdze zmarłych tutaj parafii mariackiej i teraz być może trochę szerzej na ten temat, także być może z jakimiś kwestiami związanymi z cmentarzami, ale zobaczymy. Jak to się mówi, miłe, złego początki. Druga informacja to taka, że do druku poszedł rocznik Kobrzeski. Trzecie wydanie, rok 2022 i to projekt wspierany przez starostę Kobrzyskiego Tomasza Tamborskiego. Tutaj mamy dofinansowanie z budżetu powiatu Kobrzyskiego. No, kilkanaście tygodni ciężkiej pracy, zgranie tego wszystkiego, tych tekstów, lektura, poprawki, korekty poszukiwanie informacji. No i dzięki temu mamy bardzo ciekawe teksty, tutaj będzie sporo niespodzianek, nawet nieco rozszerzyliśmy to. No i proszę Państwa, też wiem, że będzie wieczór autorski nieplanowany, ale udało nam się zdobyć troszkę więcej pieniążków, po prostu sami je wykładamy jako autorzy. Żebyście Państwo też mieli do tego dostęp i no, koszty druku są horrendalne ale coś z tego będzie i na 15 grudnia wstępnie będzie zaplanowane na pewno na antenie Radia Kobrzyk, którą mogę Państwu zagwarantować, będą rozdawane kilka na pewno się znajdzie. Audycje na żywo poprowadzę i tak żebyście Państwo też mogli dostać. To tak na tyle z bieżących komunikatów. Ach, jeszcze proszę Państwa, powstaje także projekt związany z badaniami nad walkami około brzyki poległymi, ale temu to myślę, że poświęcę jedną z grudniowych audycji, tak więc to przed nami. I tak czasami spacerując po ulicach naszego miasta przychodzę koło cerkwi, naszej cerkwi grecko-katolickiej pod wezwaniem Pokrow Preświato i Bochorodyci. I tam jest krzyż, który upamiętnia akcję Wisła. Akcja Wisła to bardzo trudna, bardzo trudny element historii naszej polskiej. A wiąże się on także z historią brzegu ze względu na to, że to tutaj, Szanowni Państwo, między innymi tutaj przywożeni byli mieszkańcy wschodnich województw z granicy. Którzy zostali przygotowani do wysiedlenia i zostali przewiezieni na ziemię, odzyskane. Ogółem w województwie koszalińskim, w granicach województwa koszalińskiego tutaj przetransportowano, proszę Państwa, 28 tysięcy osób. Bardzo dużo. A jak do tego doszło, no to właśnie o tym w dzisiejszej, w dzisiejszej audycji w kwadransie z historią. Akcja Wisła to, proszę Państwa, akcja polityczno-wojskowa o charakterze pacyfikacyjnym ze względu na to, że nasze władze, także władze wojskowe, nie radziły sobie z sytuacją wojskową i działaniami dywersyjnymi oddziałów Ukraińskiej Armii Powstańczej a także innymi organizacjami nacjonalistycznymi ukraińskimi i ukraińskimi, było tam bardzo niebezpiecznie. W związku z tym przeprowadzono najpierw po pierwsze wywózkę obywateli, którzy nie byli Polakami, wywózkę do Związku Radzieckiego. I na pewnym etapie była na to zgoda i było to możliwe, potem tego zaprzestano, zabroniono nam tego w konsekwencji, czego... No trzeba było znaleźć inne rozwiązania. To nie było wcale takie proste, bo Polska, i to był w ogóle markament Polski dwudziestolecia międzywojennego. Otóż w Polsce dwudziestolecia międzywojennego mieliśmy bardzo dużo mniejszości narodowej. I te mniejszości narodowe, Polska jako kraj, który nie był jednolity, no sprawiały określone problemy, dlatego że polityka, szczególnie dyktatury, lat 30. była kompletnie nienastawiona na rozwiązywanie problemów mniejszości narodowych, a dlatego są one mniejszościami narodowymi, że nie są w stanie przegłosować większościowo żadnych ustaw, chociażby dla siebie, więc podlegają ochronie. Niekoniecznie w Polsce. I niekoniecznie, a absolutnie być może nawet nie po II wojnie światowej. Tak więc ta decyzja zapada 29 marca 1947 roku. I rok 1947 naznaczony jest właśnie od wiosny specjalną operacją związaną z wywożeniem Ukraińców i rozwiązaniem problemów wspierania UPA. Oczywiście tutaj na względzie kwestia Wołynia i wszystkich tych zbrodni, które na narodzie polskim zostały zrealizowane, to ułatwiało pewnego rodzaju działania. Natomiast no niechęć sąsiadów była ogromna w stosunku do mniejszości ukraińskiej na już współczesnych kresach wschodnich. Rzeszowskzyzna, województwo, powiat przemyski i tak dalej, tak dalej. Tak więc kto oglądał film Wołyń, ten, proszę państwa, ma jakieś tam wyobrażenie. W tej kwestii są to tematy drażliwe. I, i, I do tej pory w historii Polski one są dostrzegane i oceniane w, Różnie. Z jednej strony uznaje się to za uzasadnione i że nie było innej możliwości rozwiązania problemu, jak po prostu przesiedlenia, a z drugiej strony mówi się o czystkach etnicznych, a nawet porównuje się akcję Wisła do zbrodni komunistycznej. Formalnie trwała ona w 1947 roku, natomiast wiemy, że te wywózki także odbywały się jeszcze w roku 1950, tak więc jeszcze jakieś te elementy tam się odbywały. Jeżeli idzie o samo przygotowanie akcji tej, tej, tej operacji, no to wykorzystano do tego pretekst, czyli śmierć generała Karola Świerczewskiego, Waltera. Nie wchodząc w szczegóły, dlatego że to Państwo znajdziecie opisy, to niewiele ma wspólnego tutaj z Kobrzegiem. Natomiast no, Karol Świerczewski miał zginąć w walce. Część historyków upiera się, że został zamordowany najprawdopodobniej przez jednego ze swoich ochroniarzy. Nie został zastrzelony, a został mm, zabity ciosem, e, ostrym narzędziem, najprawdopodobniej nożem w plecy. I to zostało wykorzystane jako pretekst do czystek etnicznych na e, wschodzie. Opierało się na kilku, to na kilku etapach. Po pierwsze najpierw była operacja tajna, kiedy zapadła decyzja, o, ona objęła ostatecznie około ponad pewnie 140 tysięcy osób. Zapadła decyzja, że oczywiście decyzja polityczna, decyzja, która no, posiadała oparcie w decyzji Biura Politycznego KC, PPR. Natomiast polegała ona na tym, że najpierw była to operacja tajna i na bazie dostępnych spisów typowano osoby które były przeznaczone do transportów. Następnie, kiedy już nie udało się tego ukryć i ta, ta, ta sytuacja się stała jawna, no to uczestniczyły struktury powiatowe administracji polskiej, w tym zakresie one typowały takie osoby, a potem to już w ogóle nabierało szerokiego znaczenia, bo de facto rzecz biorąc obejmowało wszystkich tych, którzy uczestniczyli w kościele grecko-katolickim czy w kościele prawosławnym, a więc w wyznaniu odmiennym od rzymsko-katolickiego ich po prostu traktowano jako Ukraińców i, i, i tak samo byli po prostu traktowani bez względu na zasługi, przynależności, ideologię czy nawet próbę przejścia do kościoła rzymskiego, aby się uratować. No i proszę Państwa, cała operacja ruszyła. Tu jeszcze warto też podkreślić, że były trzy grupy tych Ukraińców ABC, a więc tacy, którzy byli no, podejrzani pod kątem Urzędu Bezpieczeństwa, tacy, którzy, do których struktury wojskowe miały uwagi, między innymi kontrwywiad, no i wreszcie tacy, którzy tam nie mieli większego znaczenia. Były procedury łączenia, niełączenia tych grup, że one na ziemiach już potem docelowych nie miały zajmować więcej niż 10% mieszkańców i dalej, tak dalej. Proszę w ogóle akcja Wisła to, to ma charakter czystek etnicznych. Były wyznaczone procedury, które stanowiły o tym, co można było mieć. Ja sobie gdzieś to wypisałem, że Państwu to, to przedstawić. Chodziło generalnie o to, że była decyzja związana z zesłaniem Ukraińców na ziemię odzyskane, była decyzja dotycząca tego, co można zabrać. Niewiele można było zabrać, a właściwie to proszę Państwa, to nawet nie ma chyba co dyskutować na ten temat, co można było zabrać, gdy na spakowanie były dwie godziny. Co można spakować, gdy nagle wpada wojsko, obstawa wioskę i pada hasło, że trzeba się spakować i wszystko. Co można zabrać, co można zapakować? Dwie godziny, cały dobytek życia? Tego się nie da. To, to proszę Państwa, to, to jest nieludzkie takie traktowanie e, cywilów. No i to, to, to nie budzi najmniejszej wątpliwości. E, 25 kg na osobę. Tyle można było zabrać. Przepisy porządkowe, które były uchwalane, były bardzo rygorystyczne, dlatego że po samym wyświetleniu nie można było zastać, bo ten, kto by został, byłby traktowany jako członek bandy. I o to chodziło. Wywiezienie ludności cywilnej i robienie porządku na pustkowiu, jakim, były, jakim było wschodnie pogranicze. Tam można było sobie wszystko robić. Wyrażało się zgodę na zabranie żywego inwentarza, tylko żywego, czyli nie można było zabrać nic, co już było zabite. Podstawowy sprzęt rolniczy, 25 kg na osobę, niezbędnej odzieży, naczyń kuchennych zapasów, jakichś tam na drogę. Nie do wykonania. Ustalono, że pozostały majątek, którego nie zabierze się, będzie można go zabrać w przyszłości. Oczywiście to była praktycznie nie do utrzymania. Cały ten majątek, jak tylko wioskę wysiedlono, był plądrowany przez sąsiadów, przez wojsko. Były oczywiście procedury, których kompletnie nikt nie przestrzegał. To był jeden wielki chaos i zdano sobie z tego sprawę tak naprawdę dopiero w latach 50., kiedy prowadzono jakąś rewizję. Jak bardzo było to nieludzkie, opresyjne i, i straszne. brzy eee, Państwa. Eee, ci wszyscy ludzie byli... Eee, przerzucani do, do punktów zbornych. Te działania były prowadzone przez cztery dywizje piechoty, 6., 7., 8. i 9. Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Mazurski Pułk Saperów Wojska Ochrony Pogranicza, Milicję Obywatelską, Ormo, a także pododdziały Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Te wioski były otaczane przez wojsko. W tym czasie padł również rozkaz o zabezpieczenie całej wschodniej granicy i południowej granicy, żeby nie można było uciekać że nie można było nielegalnie przekraczać granicy. Tak więc robiono to bardzo sprytnie. Następnie przewożono tych ludzi do punktu zbornego, najczęściej były to stacje kolejowe, gdzie ludzie tam koczowali nawet do miesiąca czasu, żeby ich załadowano. Oni tam byli stłoczeni, warunki straszne. I dopiero potem transportowano ich na Pomorze Zachodnie, a także na Warmię Mazury do województwa, do województwa olsztyńskiego. Tak, tak jak wspomniałem tutaj w województwie koszalińskim, to około 28 tysięcy osób. Ludzie pozbawieni wszystkiego i tak jechali, hali, proszę Państwa, te czasami kilka tygodni, bo w tych pociągach wcale tak łatwo nie było, wbrew pozorom. Kilometrów za dużo nie było. A różne były rzeczy. U nas taki punkt przystankowy to był Szczecinek i ze Szczecinka następnie pociągi rozsyłały tych wszystkich ludzi. No. Proszę państwa, o pozostawionym mieniu to tam nie ma w ogóle mowy, tak jak mówiłem, zostało rozszabrowane, podzielone. Kto chciał, to po prostu zabierał, co chciał, nie, nie było nic do tego. Tak więc ci ludzie zostali tego pozbawieni. A proszę państwa, a tak wspomina te przesiedlenia i akcje, która dotknęła tutaj naszego powiatu, bo tutaj też do powiatu kobrzyskiego, szczególnie na wieś, zostali dostarczeni. Ukraińcy, tak wspomina Julian Pawliszcze, dawny przewodniczący koła miejskiego w Kołorzegu Związku Ukraińców w Polsce. On na tak. Wrażenia wysiedlonych w zetknięciu z miejscowymi warunkami były dodatkowym szokiem. Nieznany teren, osiedlanie przeważnie w pojedynczo stojących gospodarstwach, porozrzucanych na koloniach, rozproszenie, wrogo nastawieni polscy osadnicy. Osobnym zagadnieniem była sprawa przedziału budynków. Budynki mieszkalne, gospodarcze zdewastowane, oszabrowane, brak okien, drzwi, brak palenisk, brak opału, a często i wody. Częstymi przypadkami były osiedlenia po kilka rodzin w pobauerowskiej gospodarce. Nierzadkie przypadki dosiedlania do osadników polskich. Wiadomo, osadnicy polscy w ogóle ich nie chcieli. To było przerażenie, niechęć. Podziały, niebywałe podziały. A to, a to były trudne warunki powojenne, proszę Państwa, Polska Stalinowska zaczynała e, dać, dawać się we znaki obywatelom. W wielu przypadkach sytuacja wysiedleńców, tutaj dalej cytuję Pawliszcze, była gorsza od sytuacji ludności niemieckiej. Wrzesień 47, pierwsze kontakty ze szkołą, zapisywanie dzieci do szkoły, pierwsze zetknięcie dzieci przesiedleńców z dziećmi osadników polskich, nieznajomość języka polskiego, psychoza przeniesiona z domu osadników na teren szkoły i dzieci. Wyśmiewanie, potrącanie, bicie i wyzywanie od banderowców, bandytów, tych z czarnym podniebieniem. Pierwsze lody pomiędzy ludnością wysiedloną a osadnikami zaczęły pękać wiosną 1948 roku. Ludność zaczyna przykładać się do obróbki przydzielonej ziemi, sieje, sadzi ziemniaki, zakłada ogródki przydomowe. Początki prac są bardzo trudne. Brak koni, sprzętu, nasion, jednak zaradność wysiedleńców jest imponująca, a pracowitość i umiejętność uprawy roli daje, daje pierwsze efekty. Proszę Państwa, bo głód do tego ludzi zmuszał. Ciężka zima, gdzie nie mieli nic. Straszne warunki w tym wszystkim i jakoś trzeba było sobie poradzić. Więc no, nie było innego wyjścia jak no, szukano pomocy u sąsiadów, pracowaną tam zawiaderko ziemniaków. Więc jakoś trzeba było sobie no, na nowo to życie ułożyć. Część osób wracała, potem były też zgody na powroty. To były bardzo biedne rodziny, więc w latach 50., a już w ogóle za gomułki w latach 60. to były jakieś specjalne pomocowe projekty i itd. Była zgoda także na tworzenie struktur związanych z, 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 z Ukraińcami, ale niemniej jednak zawsze one były pod kontrolą. Państwo Polskie do 1989 roku nie uznało Kościoła Grecko-Katolickiego. Dopiero, dopiero potępił te działania Senat, Rzeczpospolitej, Parlament. Uznano to no, za działania nieludzkie. Musimy zerknąć, jak się nazywała uchwała, ale ta uchwała no, w miarę... Tak, potępiająca. Prezydent w 2002 roku dopiero Rzeczpospolitej Aleksander Kwaśniewski wyraził bolowanie z powodu przeprowadzenia tej akcji. Rok 47, tak jak Państwo spojrzycie, to mamy w tej chwili, jeżeli się nie mylę, 75. rocznicę. Ja nie jestem dobry z matematyki, ale proszę Państwa policzę specjalnie, żeby nie było, że się mylę. Tak, 75. rocznicę akcji Wisła. Także tu na naszych terenach. Dlatego tam, gdzie mamy tak dużo kultury, zresztą w Polsce, jeżeli idzie o kultywowanie kultury ukraińskiej, nie było problemów. Gorzej było ze zrzeszaniem się i podnoszeniem przede wszystkim jakichkolwiek haseł wolnościowych czy dążeniowych, bo traktowano to jako nacjon nacjonalizm ukraiński. Ale jeżeli idzie o kulturę, nie było problemu. Więc u nas w powiecie kołobrzeskim, zwłaszcza w gminie Kołobrzeg, mamy tam sporo tej kultury ukraińskiej, nawet mamy festiwal ukraińskiej. Tak więc sami Państwo widzicie, że tego trochę zostało w powiecie kołbrzyskim. 75 lat od akcji Wisła, która także rozgrywała się tutaj, jeżeli idzie o dostarczenie obywateli, którzy byli wyznania prawosławnego bądź grecko-katolickiego na tereny powiatu kołbrzyskiego. I to tyle dzisiaj w kwadransie z historią. Za uwagę dziękuję Robert Dżemba. Do usłyszenia. Do zobaczenia.